Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy grę Pray for the Gods. I ostatnio zabiliśmy kilka królików. Ja zrobiłem z siebie bałwana. Pozwiedzaliśmy jaskinie. I w sumie nic na tym nie zyskaliśmy. Ale to mniejsza, bo teraz trochę się nachapiemy. Nie wiem czemu, czy to jest bug, czy to jest co, ale ten głód normalnie ucieka jak głupi. Naprawdę, ale żeby aż tak? Tam coś jest. Tam są jakieś nagrody. Coś się mieni, coś się świeci jak psu jajca na wiosnę. O, już pierwsza nagroda. Czym ty jesteś? Dzień niewiadomy. Ostatniej nocy potężna burza rozrzuciła wszystkie nasze zapasy, w tym mój dziennik. Udało mi się odnaleźć niektóre z moich wpisów, ale resztę pozostawię innym do znalezienia i odczytania. Być może moje przypadkowe zamieszanie będzie przydatne komuś innemu. Sama myśl o tym podtrzymuje moją chęć pisania. Utrzymuje mnie przy życiu. Burze stają się coraz gwałtowniejsze, odkąd poszli do świątyni. Na niektórych szczytach wydają się trwać wiecznie. Mam nadzieję, że wkrótce się to skończy. Nie narzekaj, nie narzekaj, wszystko będzie dobrze. O kurde, ile to jest lutu! I jest tu jakiś skarb. No to kurczę, ja bym nie skorzystał. Ja bym nie skorzystał. To jest bułka. Powiedzcie mi, że to była bułka. Bułka. Dziękuję. Niam, 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 niam. Ej, ale koło już wynaleźli. No i oczywiście... No tak, bo po co sobie zostawiać takie pałki? No w sumie one są chyba łatwe do zrobienia. Czym jest ten pył i co on nam daje? Możesz tu wejść? Nie możesz tu wejść, kurde. Pewnie w tą stronę bijesz co potrzeba. Ła, ale się nachapiemy. Kolejny totem uzupełnienia. Tu możemy rozpalić ognisko i możemy sobie ugotować tamto mięsko. To też byłoby w sumie fajnym pomysłem. Trochę strzał. Zbieraj wszystko jak leci. Widzisz? Da się, da się. No ale ich ograbimy. Uhuhu. To się świeciło jak psu jajce na wiosnę. Pięknie. Ile mamy tych strzał w tej chwili? Całe 12 sztuk. Czy można znaleźć lepszy początek odcinka? Nie sądzę. Nie sądzę, moi mili. Tylko nam się łuk rozwala. Prosty łuk, prosty łuk, prosty łuk. Weź to napraw, co? Mamy dużo liny. I pytanie, w którą stronę my idziemy w tej chwili? Naprawiłaś? Naprawiłaś. Idziemy w stronę tego X-a. Ahoj, przygodo. By nie powiedzieć, ach, no. Wiecie co, chyba zostawiłem żelazko na gazie. Nie wiem co tam sobie tupta. Nie wiem dokąd tupta jesz w nocy. Ale gdzieś tupta ewidentnie. Nie wiem co to napierdziela. Ręczny zapis, manual save. Dobra, gra zapisana, teraz możemy iść. Drzewa, co to tam lata? Czy to jest groźne? Czy to, co tutaj lata, to jest groźne? Czy to wszystko będzie próbowało nas zabić? Ja cię widzę. O! Zabiliśmy to. Jest jedzenie, 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 jedzenie. Mamy jedzenie, super. Nawet chyba dwa, nie, jedno. No, poskąpili trochę. Odkąpili nam trochę. Zjedz sobie te jagody. Dobra, bardzo mnie niepokoi to, że przestało bić coś. Cię.
Nie wiem, czy jest to groźne, co my teraz zabijamy. Dlatego wolę nie ryzykować. Pytanie, czy dzik... O, ale to był piękny strzał. Powiedzcie, że nie mam na drugie imię łowca. Dobra, teraz będziesz miał martwy jeż. Kości? Nie, dobra, jest mięso kieł. I trochę badziewia. Dobra, bo nam ciepło bardzo ucieka. O! Normalnie. Co to było? Co to miało być? Nie wiem co to było, ale spierdzielamy! Dobra, już sobie pospierdzielaliśmy chyba. Zrobiłem save'a? Zrobiłem save'a. Ale to było nabranie mnie! Au! Pełne skupienie. Pykło. Jezu, przeżyjemy. Chyba tak. Dobra, uciekamy stąd. Ja już tam nie wracam, bo oni tam się zakopują znów. Ale gałgany. Rozpal ogień, aby się ogrzać. No dobrze, będę chciał to zrobić, tylko. Chcę dojść do ogniska. Może nam się uda, co? Biegnij! Run, Forest, run! Teraz chyba tracisz życie nawet. To ja już wolę te cholerne króliki! Biegnij, nie narzekaj. Biegnij, no już mało ci brakuje. Uff. Udało się. Kochani, udało się. Żyjemy. I to jest serio ciężkie. Już? Ugotowała? Gotuj następne. Ale będziesz miała wyżerkę. Zjedz. Świnka, dobra świnka. Ale żeś się napchała, co? Może się uleczmy trochę. A nie, mam full HP. Czy my możemy się przespać tutaj? To jest pytanie za milion punktów. Posłanie. Prześpij się. O, patrzcie, jak ładnie. Przespaliśmy wszystko. I chyba jednak musimy się ulepszyć. Ale po pierwsze, to bym chciał naszą postać trochę może przebrać, co? Chodzimy sobie trochę czarownicą. Idziemy witchką. Dobra, ale co to jest żagiel? Aha, to jest to do latania. To jest to do latania. Jak my wyglądamy? Jak czarodziejka z księżyca, nie? Dobra, to ja wolę lekki kaftan. To miało jakiś taki swój klimat. To miało ewidentnie swój klimat. Spróbujmy to ulepszyć. Jedna gwiazdka. Możemy na dwie gwiazdki? Możemy. No teraz to upgrade poszedł ładnie. Rękawiczek. No i niestety nie mamy liny. Nie mamy liny. Możemy zrobić z tego linę? Nie możemy. Możemy zrobić tylko siekierę, aha. Siekierę też możemy robić, dobra. To jest akurat świetne. Tylko tak, przydałoby nam się trochę więcej mięsa. To były te króliczki, więc myślę, że moglibyśmy je trochę tam po... obżarzyć troszeczkę, co wy na to? O, właśnie, o nich mówię i tam widzę, że jest chyba nawet drewno. Snajper. Pyk, snajper, totalny snajper. Ale tu już chyba więcej króliczków nie ma. Wybraliśmy sobie naprawdę bardzo ciężkie miejsce do przechodzenia. I w sumie nawet nie wiemy, gdzie my podążamy, bo tak. Staraliśmy się iść tutaj, ale tu są jakieś moby. Nasz następny target jest tutaj, w tym miejscu. My przelecieliśmy tu.
Tu chyba nie. Tu czy tu? A, dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, gdzie my przelecieliśmy? Dobra, rozgrzejmy sobie jeszcze dupkę delikatnie. I myślę, że... A właśnie, jeszcze możemy to ugotować przecież. Zawsze będzie troszeczkę więcej tego mięska. Pominijmy. No i dobra, tak przygotowani możemy ruszać dalej. Kurde, jak tobie się non-stop chce jeść? Porobana jakaś, naprawdę, to masz jakąś, nie wiem... Chorobę? Pasożyta? Tam jest jaskinia. Czy tu jest jaskinia? Tu są jagody, a jagód to ja nigdy nie odpuszczę. No i tu jest kurde ognisko samo z siebie. Czym ty jesteś? Niczym. Rozumiem, kapuję, szanuję, co jest najważniejsze. Czy was nie możemy w jakiś sposób rozpalić? Chyba nie. A jednak tu jaskini nie ma. Ale jest królik. Chodź tu, króliczku. Mięsko zawsze na propsie. Drewienko w sumie też. Może dlatego, że tak biegam non-stop, to mi tak to żarcie spada. Nie mam pojęcia. O, i kolejne drzewo. Drewno. Drzewo w sumie. Jak to nie masz miejsca? Jak to, przyjacielu, nie masz miejsca? No to zjedz sobie jagódki. Myślę, że i tobie się to spodoba, i mi się to spodoba, bo będą miał miejsce. I... dobra. Kochani. Problem jest następujący. Gdzieś tu w tej okolicy. Dokładnie o tam. Kręcą się zbóje. A wiecie, co oni mają po kolana? No właśnie. Jeden jest strzelający, dwóch jest atakujących wręcz. Bardzo mi się nie widzi ta sytuacja w tej chwili. Może nas tu jeszcze nie powinno być. Tak też może być. Tam są jagody chyba. O nie, to był ptaszek. Nie możesz tego wziąć? Serio? Och, kurde, no. Naprawdę każecie mi to zrobić? No dobra. To zrób. Żarcia to ja nie odpuszczam. Żarełka to ja nigdy nie odpuszczam. Kurde, a tam jest jeszcze jakieś wejście? Co tam może być? Bardzo mnie to intryguje. Słyszę szczęk metalu. To też nie jest dobrym znakiem, ale są jagody chyba. Są chyba jagódki. No, znajdziemy dalej. Znów widzimy to, te totemy. Tylko tak, czy nas tu gdzieś już nie było? Chyba tu byliśmy w poprzednim odcinku, albo w tym pierwszym odcinku. Znaczy w pierwszym, w drugim, bo to jest chyba już czwarty. Tak, 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 tak. Tak właśnie jest. To jest czwarty odcinek tego naszego biegania i brodzenia w śniegu. No pewnie, bo to... No jasne. Tak, śnieżyca w tej chwili. Ej, no jestem za czymś. Co ty robisz, kobieto? No nic, dobra, jak nas trochę przepizga, to się nic nie stanie. Bo i tak zamierzam zaraz stąd zeskoczyć. One już tutaj, tych mołów tu już nie powinno być. Znaczy, one są gdzieś tam daleko. A ja nie mam jeszcze staminy, pięknie. Nie mam staminki. No leć tam, gdzie ci każe, a nie tam, gdzie cię wiatr niesie. To jakieś ruiny. Dzień dobry, czy ktoś chciałby porozmawiać o Bogu? Patrzcie, nikogo nie ma w domu. Ale słyszę coś. Słyszę coś. A konkretnie słyszę... Nasz...
Nasz nowy checkpoint. Gdzie to jest? To jest niżej. Dobra, mam cię. Mamy cię. O cholerka, dobra, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Że te pasożyty będą tutaj. I myślę, że czas chyba rozpalić ognisko. Chyba, że znajdziemy jakąś skinię. Kurde, może ryzykować. Albo nie ryzykować. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Weź traf. Czym jest to miejsce? Interakcja. Aha. Kapuję. Z teleporter? Nie. To jest to, co mieliśmy w tamtym miejscu, identyko. Ale ile jedzonka? Oni nas tu gdzieś bajtują. Gdzie wy chcecie, żebyśmy poszli? Tyle żarcia. Czy tam jest jaskinia? Nie, to nie jaskinia. To jest chyba kolejny boss. Dobra, myślę, że bardziej już chyba nie damy rady, niestety. Trzeba rozpalić ognisko. Trzeba rozpalić ognisko, niestety. Trzeba było nas wszystkich, aby go przyszpilić. Wielu z nas zginęło w trakcie. Jego ramiona były tak potężne, niszcząc wszystko na swojej drodze. Ciągnięcie go w głębszy śnieg okazało się pomocne i wielu było w stanie wspiąć się na bestię w ten sposób. Moja siła zawsze tkwiła w łuku, więc trzymałem się z tyłu z innymi łucznikami i zapewniałem osłonę, jaką potrafiłem, polując na jakąś jego słabość. Znaleźliśmy ją. Kiedy jego straszliwe oczy zwróciły się w naszym kierunku, świecąc w szale, nasze strzały odpowiedziały. Dobrze, tylko ty jesteś głupi, bo nie napisałeś, jaki to jest problem. Znaczy, jaki to jest słaby punkt. Ja nie wiem, normalnie ci ludzie... coś się tu przypala, znaczy coś się spaliło, znaczy wypaliło. Wow, ale tu jest głęboko. Gdzie my idziemy? Pewnie do jakiegoś bossa, prawda? Jesteśmy blisko X-a, w ogóle tu jest gdzieś X. Panie X-ie, gdzie pan jesteś? Czyżby jesteś pod spodem? Liczę na glicze. Tu coś jest? Jest tylko robal. Tam też coś jest. No pewnie, niech się jeszcze rozwali. No i kurde, znów musimy rozpalić ognisko, bo nam normalnie nie daje to żyć. Jezu, kulki, odczepta się ode mnie, no. Czy my możemy sobie naprawić ten haczyk? Bo nam się kolejne zepsuje zaraz. Naprawa kosztuje jedną linę. A my czegoś takiego nie posiadamy. Dobra, jest problem. Jest i to definitywny problem. No kurde, jak to szybko się rozwala. Jak to szybko się rozwala. Skakuj wyżej, idziemy dalej. Trochę się pogoda uspokoiła. Gdzie dotarliśmy? To jest pytanie. Oh fuck. To nie tak miało być. Definitywnie nie tak. Dobra, znajdź słaby punkt tego moba. Związanie. Woohoo! Chłopie, ustrzelali do niego. Mieliśmy gadanie o strzelaniu z łuku.
Gdzie ty możesz mieć ten słaby punkt? Burku. Dobra, stop, koniec joggingu. Trzeba spieprzać. Woohoo! No, powiem ci, że było blisko. Ja się mogę na ciebie wspiąć. Niestety nie. Nie. Poczekajcie chwilę. Ja się muszę zastanowić. Mamy 20 minut nagrania, mam 10 minut, żeby cię zniszczyć, żeby znaleźć twój stały, znaczy stały, słaby punkt. Trzymaliśmy się z tyłu. Cholera, ja naprawdę nie wiem, gdzie cię można tutaj walnąć. Pod nogami, z tyłu. Dobra, spróbujmy ci wejść na nogę. Nie da się. I co, łuk? Naprawdę łuk? Twój słaby punkt. Oczy? Widzę. Jak tam się dostać? Jak tam się do ciebie dostać? Chyba rozumiem, ale... Gdzie mi uciekasz? Niestety nie. Może jeszcze bliżej. O cholera, nie tupaj. Czuję to, chyba to czuję. On był tutaj. W tej lodowej skorupie. Musimy wejść gdzieś, gdzie jest wyżej. Na przykład tu. No, nie możesz się złapać, naprawdę? No, właś. Buraczku, właś. Kop tu, papa. Czuły punkt masz na łbie. Dzień dobry. Co tam pan mi opowie? Ale wiecie co, może byśmy ogrzali dupkę delikatnie? Robi się zimno. Przynajmniej trochę. Aleś ty brzydki. O, fuck. No nie, jeszcze naprawdę? O kurde, ale mnie zmiotł z planszy. Był autosave? Proszę. Ale mnie zmiótł z planszy. Wbił mnie w ziemię. Totalnie. I na pewno teraz będę chciał najpierw, z racji tego, że tu jesteśmy już, to tak, po pierwsze się najeść. Najedz się, buraczku. Jesteś najedzona? Jesteś najedzona. Rozpal sobie ognisko. I tak. Czy my możemy? Nie możemy. Ale możemy to zniszczyć. I naprawić to? A dupa nie ma. No, to może być ciężkie, powiem szczerze. To może być naprawdę ciężka rozgrywka. Ale cóż, spróbujmy.
Musi mieć jakiś słaby punkt. Musi mieć jakiś słaby punkt. Nie wiem, czemu ten hak zareagował na przyciągnięcie się, jak on tylko rozpala oczy. Ma jeszcze coś na ręku. To jest chyba punkt, w którym... Kurde, no. Na pewno ma na plecach coś tutaj na tym punkcie. Może on mnie nawet nie widzi w tej chwili. Kurde, on mnie widzi. O kurde, no widziałeś mnie na pewno. No. No weź, weź. Ale ty masz mały zasięg na tym haku. Skakuj, skakuj, skakuj. No weź, proszę. Ale ty jesteś ciapa, ale ty jesteś ciapa. Ciapa do potęgi Entei. Nie wiem, jak ty pokonałaś te dwa bossy wcześniej. To jest po prostu szok, skandal i niedowierzanie. Musimy wejść gdzieś wyżej. Na przykład w to miejsce. O, właśnie, o to mi chodziło. Odpocznij trochę. Nie rób mi tego. No idź, nie tu! Ty ciapo! Idź w tą stronę. Ty możesz jak człowiek. Jak człowiek. Ja nie mówię nawet jak dobry jakiś tutaj Monster Hunter. O, jest na łbie. Jest na łbie. Jest na łbie. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, ciapo? Ja pierdzielę. No ciapa, ciapa, ciapa do potęgi, ciapa do potęgi. Dobra, jesteśmy nadal. Co się majtasz? Co się majtasz? Dobra, odpocznij, odpocznij sobie. Ty nie odpoczywasz, czemu ty nie odpoczywasz? Zumajta nią jak nie wiem, wiecie? Dobra, jesteśmy blisko. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Będziecie mieć chyba dłuższy odcinek i to znacznie dłuższy. Trzymaj się, buraczku, trzymaj się. Jak już weszliśmy na jego łeb, to już nie jest źle. Dobra. Buraczku, dasz radę. No nie. Trzymaj się. Naładuj sobie staminkę. Dobra, kolejny gdzieś tu był z boku na jego łapie chyba. Tylko to już będzie cięższe do zrobienia, wiecie? Zapyta się dlaczego? Bo tu już nie mamy jak się oprzeć. O nie! No buraczku! To jak to zrobić? Jak to zrobić? No, jak to zrobić? Kurde. Mogłem zapisać przed wejściem tutaj, no. Mogłem zapisać, kurde, ale jestem zły, ale dobra, już powoli
Powoli jakoś tu idzie. W ogóle teraz chyba zacznę z pierwszym punktem właśnie walić go w łapę. To musi mieć jakieś znaczenie. Tu sobie zrobimy odpoczynek jeszcze. Ale kochani, to by było na tyle. Myślałem, że będzie dłuższy odcinek, że będziemy się z nim tłuc, no ale niestety przegraliśmy. Ale będziemy go bić w następnym odcinku, tak więc... Kochani, wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.